Hej, 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 witam was wszystkich, moi mili, bardzo serdecznie z tej strony Kaldyrn. Witam was ponownie w grze Resident Evil 2, dokładnie tak. Pociągniemy sobie dalej naszą przygodę. Prawdopodobnie dostaniecie ten odcinek jeszcze tego dnia, którego dostaliście poprzedni. Przynajmniej mam taką nadzieję, a przynajmniej postaram się, byście dostali dwa odcinki Residenta jednego dnia. Na bogato, muszę powiedzieć. Ale po prostu chciałbym go skończyć jak najszybciej, zabrać się za trzecią część. A do końca tego scenariusza już nie zostało tak daleko. Jeszcze na pewno ten odcinek i być może jeszcze jeden. Znaczy, na pewno jeszcze następny będzie. Tylko nie wiem, czy zmieszczę się w dwóch, czy w trzech. I tak, znajdujemy sobie srebrny medalion. Kluczyk. Ten kluczyk... O ile się nie mylę... Mógłby pasować do... Poczekajcie sekundkę. O, już. Może pasować do drzwi po stronie... Po stronie Claire. Aż pójdę i sprawdzę, ponieważ... Tam mogą być... Przedmioty. A raczej amunicja, która może być nam przydatna. No i się nie myliłem. Trupy? Coś tu leży, coś się błyszczy. A, kolejna amunicja do Magnuma. Oraz amunicja do shotguna. Więc wiecie już... Po co tu przybyliśmy? Dokładnie taki sam skład, jak i po drugiej stronie. Jeśli chodzi o amunicję. Amunicja do Magnuma nam cały czas rośnie, tak więc nie oszczędzamy. Używamy na każdym mocniejszym przeciwniku, jakiego napotkamy. W tym miejscu uważaj... Ajajajajaj. Muszę jeszcze się wrócić, bym zapomniał o najważniejszym. Przepraszam was, że tak kręcę się w kółko. Ale skleroza nie boli. Zapomniałem o kołowrocie. O, jest, bierzemy i... Teraz jesteśmy gotowi. By ruszyć dalej. Oczywiście uważamy na pająki. Jeden już nas gonił chwilkę temu. No, udało się nam uciec. Ale jeszcze dwa tu są. I wchodzimy szybciutko. Nie jestem pewien, czy my spotkamy tu Anet, ale być może spotkamy ją. Albo i nie. Dokładnie. Oto był nam potrzebny kołowrót. Używamy go ponownie po drugiej stronie. Dobra. Zabiorę sobie amunicję do shotguna. Te dwie roślinki zostawię. Mamy dużo roślinek we skrzyni.
Troszkę ich ostatnio nabrałem. Dobra, i to miejsce, w którym walczyliśmy jako Claire z wielkim aligatorem. Ja nie pamiętam, czy jako Leon będziemy to samo robili, ale chyba nie. Chyba raczej na pewno nie. O, spotykamy Aidę. Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. Dobra. Aida teraz opatrzy nam Leona dokładnie. I właśnie w tym miejscu wyjaśnia się, jakim sposobem ma ten bandaż, dlaczego został postrzelony. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Okej. No to wchodzimy na górę. Ruszamy najpierw oczywiście w lewo. Zabierzemy sobie notatki. I złoty medalion. Coś tu jeszcze jest? Chyba nic. W takim wypadku możemy wracać. W tym miejscu używamy jeszcze raz kołowrota. To już prawdopodobnie ostatni raz w grze. I przechodzimy przez szyb wentylacyjny. Schodzimy po drugiej stronie. Nie wracamy do skrzyni, ponieważ mamy sporo miejsca. Sporo jak sporo, chyba jedno. Jedno, ale za chwileczkę wykorzystamy oba medaliony, tak więc zwolni nam się. Op, uważamy. Tym razem pojawiły nam się trupy. Nie marnujemy na nie oczywiście amunicji. Używamy szybciutko medalionów. I migiem przechodzimy przez drzwi. Zasuwamy, zasuwamy. Przed nami chyba będzie kolejka. Tak, zdecydowanie. Znajdujemy coś Leonem tu? Nie, nic. Na łatwym poziomie trudności zdobywa tu się chyba ze dwie skrzynki z amunicją do shotguna. Ale kolejki nie ma. Została już użyta przez Claire. Dlatego też musimy ją przywołać z powrotem. I jak zapewne pamiętacie, Claire nie miała żadnych przygód z tą kolejką. Niestety Leon ma troszkę mniej szczęścia. Będzie musiał użerać się z Williamem. No właśnie, tak jak mówiłem. Unikamy miejsc, w którym sypie nam się kurz nad głową. Zostawmy całą sprawę Aidzie do załatwienia. My nie marnujmy amunicji. No, dokładnie. W ten sposób to się załatwia, na szczęście.
Ada nie jest tylko takim bohaterem tła, żeby po prostu była. Ona coś również potrafi zrobić. Dobra, wychodzimy. I jesteśmy w miejscu, w którym znajdowaliśmy Claire kluczyk. Jako Leon możemy odpalić to, ponieważ posiadamy zapalniczkę. Dzięki czemu zobaczymy, gdzie znajduje się poszukiwany przez nas kluczyk, którego można podnieść tak czy inaczej, jeśli nawet nie użyję tej racy. Zresztą pokazywałem wam to właśnie w scenariuszu Claire. Lecimy dalej. Troszkę postrzelamy sobie do zombiaków. Nie używamy lepszej broni. Nie opłaca się całkowicie. Jesteśmy otoczeni. Ale na pewno jakoś damy radę. O, coś w tym miejscu na pewno znajdziemy, tak. Jest coś, na co czekałem. A mianowicie jest to ulepszenie do shotguna. Teraz shotgun stał się armatą. Tyle wam mogę powiedzieć. Na pewno niedługo zobaczycie, jak potrafi działać na zombiaki. Pędzimy dalej. Może nawet na nich wam pokażę. A co mi tam? Bum! No, byli troszkę rozsiani, ale to nie zmienia faktu, że... ta broń jest wręcz niesamowita. Jest tu jeszcze jakiś trup? Nie. Ale za to są roślinki. Niebieską na pewno sobie zabierzemy. I zieloną chyba również. Ponieważ za chwilkę będzie skrzyneczka. Okej, dotarliśmy do pomieszczenia kontrolnego. We finally arrived. There must be something hidden here. Coś musi być tu ukryte. Za chwilkę się dowiemy co. Na początek skorzystamy ze skrzynki. Schowamy roślinki, których mamy już bardzo, bardzo dużo. Pokrętło, które już nam się nie przyda do niczego. I kluczyk, którego użyjemy dopiero w ośrodku badawczym Umbrelli. Oczywiście zabierzemy sobie stąd amunicję, która na nas czeka. Czyli amunicję do Magnum, kolejną. Oraz do shotguna. Powiem wam tyle, że już bym mógł przestać używać całkowicie zwykłego pistoletu. Ale nie zrobię tego. Nadal chcę oszczędzać tą amunicję. Dobra, co mamy tu? Amunicję do pistoletu. Stąd sobie zabierzemy mapę. I tak, widzimy, że Claire już tu była. Ponieważ nie ma windy z pociągiem. Musimy zatroszczyć się o to, aby ten pociąg wrócił do nas. A raczej ta winda.
Polecam w tym miejscu zmienić broń na magnum. Bierzemy sobie stąd potrzebny nam kluczyk i możemy zerknąć na kamerę. No właśnie. Ustawiamy się w odpowiednim miejscu. Udało się, nawet już się powoli zamachiwał, ale na szczęście Magnum jest dosyć szybką bronią, co miał przy sobie. Amunicję do shotguna, okej. I spadamy stąd. Ile mam miejsca? 3 miejsca. Kluczyk użyjemy za chwilę. Użyjemy kluczyka za chwileczkę. Tak więc miejsce nam się zwolni. Kluczyk trzeba użyć w tym miejscu, o ile dobrze pamiętam. Come on, let's go. Dokładnie tak. I nim użyjemy przełącznika, by zjechać na dół, najpierw wejdziemy do środka. Pamiętajmy, że Claire miała przy kiblu amunicję do granatnika, o ile dobrze pamiętam, ognisko. Leon za to znajduje coś lepszego, czyli amunicję do Magnuma. Jak widzicie, ta amunicja do Magnuma leci no, w masakrycznej ilości, tak więc naprawdę nie oszczędzajcie na nim. I teraz możemy użyć przycisku i jechać na dół. I oczywiście czeka nas dokładnie ta sama sytuacja, która była w przypadku Claire. No właśnie, niestety tylko w tym przypadku Ada dostała... no, oberwało jej się, tak więc... Uzbrajamy się w Magnuma i wychodzimy do Williama. Claire już w tym miejscu z nim walczyła, tak więc nie odpuszcza. Leonowi również uprzykrza życie. Tylko z tego co wiem, Leon ma kolejną formę, z którą musi walczyć. Dokładnie, Claire walczyła z tą formą, Leon ma już tą trudniejszą. A mianowicie taką, która potrafi skakać. Wow! Tak jak mówiłem, skacze gnój. Zmienimy teraz sobie na shotguna. Uciekaj! Auć! Oberwało się nam. Dobra, dawaj tego Magnuma. Znowu oberwaliśmy. No i chyba po sprawie.
Nie strzelamy do niego, już nie marnujemy amunicji. On ucieka. Prawidłowo. My też jesteśmy lekko ranni, dlatego... Nie wziąłem nic leczniczego, trudno. Idziemy sprawdzić, co z Aidą. Warning! No i właśnie, Leon, tak jak mówiłem, życie nie ułatwia mu drogi. Winda stanęła nagle w połowie drogi z niewiadomych przyczyn. Welcome back. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go. Save yourself. Is it just me, or does everybody always ignore what I say? I told you, it's my job to look after you. But... you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know. I'm not capable of caring about anyone, but... I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. No cóż, Aida trochę wyznała Leonowi to, że dobrze mu spędza się z nim czas, choć nie zna go zbyt długo, że nie chce go stracić, żeby i starała go się namówić, żeby uciekał bez niej. A Leon oczywiście narzeka, że nikt go nie słucha. Okej. Musimy przez wentylację się przedostać. Ale mówiłem to już wam tyle razy. Leona życie nie rozpieszcza i po raz kolejny go nie rozpieści. Ponieważ ruszamy odnaleźć sposób na uruchomienie windy, a ona w tym czasie, kiedy my przedzieramy się przez wentylację, po prostu rusza dalej. No właśnie, tak jak mówiłem. Sądzę, że możemy się uzbroić w shotguna. Mam nadzieję, że w tym miejscu będą jakieś roślinki, ale chyba na pewno będzie skrzynia. Tak, dokładnie, skrzynka jest. Również roślinka jest. Mocno, dosyć mocno oberwaliśmy, tak więc połączę dwie zielone w jedną i w jeden proszek i użyję go. Zabieramy się od razu do roboty. Przesuwamy tą skrzynkę na dół, znaczy na dół, na windę. A windę potem będziemy musieli uruchomić. I zjeżdżamy na dół. No, może nim przesunę ją, przeszukam najpierw to miejsce. Są tu notatki przy jakimś trupie. Okej, dalej, co mamy dalej? Szpulki, maszynę do zapisu i amunicję do shotguna, którą oczywiście zabieramy. W tym miejscu mamy windę, ale chyba z niej jeszcze nie możemy. Chociaż nie, chyba możemy, ale najpierw przesunę w odpowiednie miejsce tą skrzynkę. No,
już bałem się, że nie wejdę tam. I przesuwamy ją dokładnie w tamtą stronę. Aby móc się dostać tu na górę. Tyle, że chyba, aby przejść przez te drzwi, będziemy potrzebowali klucza. Dokładnie tak. Dlatego w tym celu udamy się dokładnie tą windą na górę czy na dół? Na dół. Słyszymy likery. Gnojków jednych. Ach ty! A, w locie! Już na nas skakał gnój. Jakby doleciał, mogłoby być kiepsko z nami. Ale zapobiegliśmy temu, tej tragedii, utracie głowy Leona. I co, w tym miejscu uruchamiamy zasilanie. Dokładnie tak. Na wszelki wypadek wezmę Magnum. Coś tu trzeba zrobić, tu możemy... Aha, dobra. W takim wypadku wracamy. I teraz, o ile dobrze pamiętam, musimy wrócić na górę. I wrócić przez te drzwi, udać się w drugą stronę. A, dokładnie tak. Nie myliłem się. Oczywiście przyciskamy tak. I jedziemy dalej w dół. I dokąd tu dotarliśmy? O, właśnie. Siema, gnoje. Dokładnie tak działa shotgun. Okej, musimy szybko iść sprawdzić, co z Aidą. Czy jest w pociągu, czy nie ma. Ale oczywiście możemy się domyślić, że jej nie będzie po prostu. Będziemy musieli dalej biegać i szukać. Where did she go? No właśnie. Spadamy stąd w takim wypadku, nie ma jej. Te drzwi, jak pamiętam, są zamknięte, tak, za nimi jest Sherry. Tak więc lecimy dalej. Prawdopodobnie Leonem, tak, dokładnie, Leonem również będziemy musieli uruchomić prąd, tak więc udajemy się do części niebieskiej ośrodka. Tu na razie nie da się wejść, dobra. W takim wypadku wchodzimy do znanego nam pomieszczenia, w którym zyskamy bezpiecznik. Jest spray, tak jak był w przypadku Claire. Mamy również zużyty bezpiecznik. Używamy go w tym miejscu, by zyskać... A, nie w tym. W tym, tak, by zyskać sprawny bezpiecznik. No i zabieramy go.
i wracamy do głównej części, by go wczepić na swoje miejsce. Tak, niby chciałbym zakończyć niedługo, w sumie już teraz mógłbym nawet zakończyć, ale nie mam gdzie zapisać gry, tak więc zakończę ten odcinek dopiero w miejscu, gdzie znajdę maszyny do pisania. Okej, prąd, zasilanie przywrócone. Pędzimy od razu do czerwonej części. Na początek odbijamy oczywiście w prawo, tak jak robiliśmy w przypadku Claire. Jak widzicie, ten shotgun odstrzeliwuje połowę cielca tym zombiakom, nie tylko głowę. Z tą bronią trzeba się liczyć. No i tak, tu zdobywamy czerwoną kartę. Pobieramy oczywiście. I oczywiście informacje o rejestracji. Miotacz ognia nie zabieramy, nie potrzebujemy go całkowicie. Tu mamy instrukcję. Lab Security Manual. Nie pobieramy miotacza, ponieważ, jak widzicie, Claire utorowała nam już ścieżkę wcześniej. Prawdopodobnie będzie on tu likery. O, wstawać, gnoje. O, jeszcze raz. No i po sprawie. Miło było. I tak, Leon tu znajduje dwie skrzynki z amunicją do shotguna. Oczywiście zabieramy. I chyba, no i tuż pulki, ale nie potrzebujemy ich. Odblokowujemy i wychodzimy. Uruchamiamy przełącznik. Uważamy na te rośliny, nie mamy nic ognistego. Na szczęście nie udało im się nas zatruć. Tak więc przebiegamy, nie obawiając się ich. Jest kolejna. Aż trzy pociski potrzebne były. Jedną roślinkę sobie zabiorę na wszelki wypadek. A za chwilkę dotrzemy do punktu zapisu, tak więc tam skończymy. Pędzimy dalej. O, są kolejne likery. Ach. Jest tam jeszcze jeden, czy nie? Jest! Dawaj! Dobra, Claire uciekała tą ścieżką. Ja nie pamiętam, czy Leon będzie również tą ścieżką uciekał, ale raczej nie. Raczej skorzysta z innej drogi. Idziemy dalej i tu powinniśmy dotrzeć do pokoju monitoringu. Tak, dokładnie. I w tym miejscu będziemy mogli zapisać grę. Pobiorę sobie najpierw tylko mapę całego ośrodka. O, voilà. Muszę pobrać szpulki ze skrzyni i zapisujemy.
No. Zobaczmy, co ja mam. Wszystko się pochowa, niepotrzebne za chwilę. W następnym odcinku znaczy się dobrze. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, moi mili. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I prawdopodobnie już w następnym będziemy kończyli tą serię. Będziemy kończyli Residenta 2 i prawdopodobnie zabiorę się od razu za Resident Evil 3 Nemesis. Ale no to tak jak mówiłem, zobaczymy. Nie potrafię określić, ile jeszcze zostało czasu do końca, ale sądzę, że w pół godziny, góra 40 minut się wyrobię z zakończeniem gry, tak więc jeden odcinek powinien wystarczyć na dokończenie. Ale jak na razie, tak jak mówiłem, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia wkrótce. Hej!